Dzień dobry. Jeśli oglądasz ten film, to zapewne masz już dzbanek Brita jakąś dłuższą chwilę liczoną w latach i właśnie padł wyświetlacz kreseczek oznaczających tygodnie, kiedy tam się spodziewać wymiany filtra. Od razu mówię, że ja to ten zegareczek przekręcam razy dwa, czyli nie co 4 tygodnie, a co 8 i woda jest równie dobra, jak bym wymieniał częściej. W każdym bądź razie no, żałuję, że nie nagrałem całego procesu wyjmowania baterii, bo ją się da wymienić. Jak widać, wymieniona działa. Było to bardzo męczące i pracochłonne, ale się opłacało. 16 zł i mamy nowy wyświetlacz. A tak, no to nie wiem, w kalendarzu kartka, przypominarka w komórce, kiedy wymienić filtr. No to tak mało, mało tak nowocześnie, a tutaj niestety baterii nie znalazłem nigdzie poza zegarmistrzem, więc 16Z zostałem skasowany. Ale jeżeli ktoś by trafił na sieci gdzieś, czy na sieci, no to dobra, wysyłka będzie też kosztowała, ale fizycznie w jakimś markecie, no to życzę szczęścia. Jak nie, to i tak te 16 zł da radę wydać, plus trochę zabawy z, co to było? Przecinak do kabli? Coś takiego. Przecinak do kabli, ponieważ plastik jest bardzo śmiesznie elastyczny, plastyczny i tak naprawdę no dłubaninka. Można oglądać sobie film i sobie wydłubywać tą baterię ze środka bardzo szczelnego plastikowego opakowania. Polecam.